Dziś jesteśmy w Gdańsku i zażywamy ochłody u stóp Neptuna. Dziś jesteśmy w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, Szczecinku, Oświęcimie, Krotoszynie, Radomiu, Łańskiej, Lubieszowie, Ustrzykawie, Warszawie. Podcast pełen treści, słuchaj do ostatniej sekundy. Artur Dobiegała, Paweł Kamiński. Podcast Miastowy. Gdański Neptun to jeden z symboli miasta i pewnie każde dziecko chociaż raz w życiu widziało ten wodotrysk, czy to w podręczniku, a chyba raczej w internecie. Nie jeden dzieciak był tutaj z wycieczką szkolną, wieńcząc ją obowiązkowym zdjęciem na tle fontanny. Więc skąd w ogóle pomysł na taką formę? Odpowiedź narzuca się sama. Portowe miasto to i morskie bóstwo. Historia wodotrysku jest jednak nieco mniej oczywista i troszkę bardziej skomplikowana. A więc kiedy powstała fontanna Neptuna? To rzeczywiście dobre pytanie. Patrząc z perspektywy czasu, tych kilka lat w te lub we w te zdaje się nie robić większej różnicy, wejdźmy jednak w buty inicjatora tego przedsięwzięcia, pana burmistrza gdańskiego Bartłomieja Szamana. Każdy z nas potrafi chyba wyobrazić sobie sytuację lub też przywołać wspomnienie, gdy przyszedł mu do głowy naprawdę dobry pomysł, który bardzo szybko pragnął zrealizować, ale ciągle też pojawiały się jakieś przeciwności, które skutecznie niweczyły te starania. Podobnie było z panem burmistrzem i jego Neptunem. Pomysł na wodotrysk wziął się podobno z licznych podróży, jakim oddawał się szaman. Burmistrz odwiedził Italię, Francję, Bliski Wschód i Egipt, aż zapragnął wreszcie, by i w jego ukochanym Gdańsku stanęło coś, co zdoła przykuć uwagę podróżnych. Inna sprawa, że w Gdańsku już wówczas była cała masa interesujących obiektów przykuwających spojrzenia uwagę podróżnych, no ale pan burmistrz szaman chciał, aby był jeszcze jeden. W roku 1606 zadanie wykonania fontanny zlecono więc wybitnemu i uznanemu twórcy Abrahamowi van den Blok. A ten zabrał się za robotę, no, przy czym trzeba powiedzieć, że chyba niezbyt energicznie, ponieważ do roku 1609 miał skończoną zaledwie kamieniarkę. Wtedy też, poszukując wsparcia, udał się do Augsburga, by tam znaleźć pomocnika przy Neptunie. Chociaż fontanna była dopiero w planach, pomysł na wodotrysk został odmalowany przez brata Abrahama, Izaaka van den Blokke. A kto ma ochotę sprawdzić, jak wyglądał wodotrysk planowany przez Abrahama, a namalowany z tych planów przez Izaaka, niech zerknie na słynną apoteozę Gdańska, pędzla Izaaka właśnie. Abraham van den Blok nie bez powodu wybrał się właśnie do Augsburga. I dziś miłośnicy inżynierii wodnej wybierają to miasto jako cel podróży, ponieważ tutejsze rozwiązania hydrotechniczne znalazły się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wpis obejmuje również trzy niezwykłej urody fontanny, wodotryski zdobione odpowiednio posągami Herkulesa, Merkurego oraz Oktawiana Augusta. Augusta, na cześć którego miasto nazywane jest Augsburgiem właśnie. Szczególnie fontanna Herkulesa robi wrażenie i to może na niej skupi swoją uwagę van den Blok. Tym bardziej, że wtedy mogła jeszcze świecić nowością, bo odsłonięto ją raptem kilka lat wcześniej. Ale wróćmy do Gdańska. Gdzieś koło roku 1612 odlew figury Neptuna był już gotowy. Posąg wyszedł z warsztatu słynnego ludwisarza Gerta Benningsena. To jednak nie koniec perypetii, okazało się bowiem, że system rur ukryty we wnętrzu był wadliwy. Wadliwy był również pomysł na zasilanie wodotrysku, ponieważ woda pompowana z potoku Siedleckiego miała zbyt niskie ciśnienie. Na marginesie można zresztą zauważyć, że rzeka w życiu miasta, nawet rzeczka taka niewielka, może być przyczynkiem do stworzenia czegoś spektakularnego. Jako się jednak rzekło, potok nie dał rady, a do obsługi fontanny zbudowano dwa zbiorniki ukryte na wyższych kondygnacjach ratusza oraz dworu Artusa. Pomysłodawcą tego sprytnego systemu wodnego był pan Adam Wiebe. On był Holendrem z pochodzenia, gdańszczaninem z wyboru i chyba głębokiego zamiłowania, prawdę mówiąc. Wiebe zasłynął m.in. jako wynalazca kolei linowej napędzonej czterokonnym kieratem. I tak naprawdę to nie była to kolej linowa tak rozumiana jak atrakcja turystyczna, prawda, czy rekreacyjna, bo w istocie to był linowy przenośnik kubełkowy, czyli taki pas transmisyjny używany do transportu ziemi podczas prac fortyfikacyjnych. Warto bowiem dodać, że pan Adam trudnił się również fortyfikacją. A o tym, jak wielkim wydarzeniem była ta premiera technologiczna, niech świadczy fakt, że jeden z ratyzbońskich poetów napisał nawet wiersz z tej okazji. To dość niezwykła inspiracja, przyznaj, bo moglibyśmy przypuszczać, że poetę będzie raczej inspirować o ptasi śpiew, którego możemy tutaj doświadczać, szum morskich fal albo coś w tym guście, a tu poeta dał się zainspirować technologii. A zatem mówiąc krótko, niezbadane są wyroki boskie, niezbadane są źródła inspiracji w głowach wielkich poetów i artystów w ogóle.
ale Wibe. Wibe opracował też projekt sikawki strażackiej, kafara do wybijania pali, pracował przy młynach, wiatrakach i akweduktach. Jemu też zawdzięczają gdańszczanie modernizację słynnego kunsztu wodnego, czyli urządzenia, które moglibyśmy nazwać dzisiaj po prostu stacją pomp. W związku z tymi licznymi zasługami darowano mu nazwę ulicy. Tyle tylko, że dawny wał Wibego nie upamiętnia już konstruktora, a obecnie ten zakątek nazywany jest ulicą Okopową. No dobrze, a co z tym Neptunem? Ten zaczął na dobre działać dopiero w latach 30. XVII wieku, a tym sposobem, to znaczy poprzez uruchomienie wodotrysku, uczczono odsież smoleńską króla Władysława. Niektórzy utrzymują nawet, że Neptun kłania się polskiemu monarsze, bo rzeczywiście skłania się w kierunku domów, w których mieszkali polscy królowie, kiedy odwiedzali Gdańsk. Inni natomiast przekonani są, że Neptun, jeśli chodzi o samą jego głowę, jest bardzo, ale to bardzo podobny do pomnika konnego Marka Aureliusza na rzymskim Kapitolu. Skoro o fontannach mowa, nie może zabraknąć chyba najbardziej znanego wodotrysku na świecie. Rzymska fontanna di Trevi. No, to prawdziwy gigant. Fontanna, która przypomina raczej fasadę budynku niż nastrojowy wodotrysk. No i trzeba zresztą powiedzieć, że fasada stojącego w tle Palazzo Poli jest integralną częścią tej instalacji. Fontanna to dzieło Nicola Salviego, a powstawała równe 30 lat, począwszy od roku 1732. Jak zatem widać, rozwlekły proces inwestycyjny i budowlany, jeśli chodzi o wodotryski, to specjalność nie tylko gdańska. Zresztą tak jak podczas budowy Neptuna umarł van den Blok, tak też w trakcie budowy di Trevi z życiem pożegnał się Salvi. W kontekście bardzo popularnego powiedzonka o Rzymie ciekawie prezentuje się również sama nazwa wodotrysku, ponieważ Trivium to nic innego jak zbieg, skrzyżowanie trzech dróg. Jak zatem widać, rzeczywiście wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy di Trevi. Fontanna chyba najbardziej znana na świecie, rozsławiona przez Federico Felliniego w jego filmie Słodkie życie, La Dolce Vita. To tam główni bohaterowie się kąpią w wodach fontanny. No ale to nie jedyny film, no przecież Woody Allen, Zakochani w Rzymie, czy też Rzymskie wakacje z Audrey Hepburn w roli głównej, ale tam bardziej schody hiszpańskie. Ładnie opowiadasz o di Trevi, ale skądinąd wiadomo mi, że nie przepadasz za tym miejscem. No właśnie, jak można nie przepadać za tak niezwykłym miejscem? A no dlatego, że kiedy byłem w Rzymie i widziałem tę fontannę, oczywiście no, urzekła mnie, ale nie tak bardzo jak... Przede wszystkim chyba winne są tłumy, które tam były. Ale o wiele bardziej urzekła mnie fontanna przedstawiająca polowanie Macieja Korwina, która jest na zamku w Budapeszcie. Tego słynnego Macieja Korwina. Tak, tego, który był właścicielem książki, której właścicielem aktualnie jest Księżnica Kopernikańska w Toruniu, a która miała być z powrotem wywieziona na Węgry. No ale to już taki toruński wątek wielkiej historii fontanny. W każdym razie, no, dlatego jakoś nie przypadła mi do gustu di Trevi, bo było chyba tam po prostu za dużo ludzi. Aczkolwiek podoba mi się ten zwyczaj, ta legenda mówiąca o wrzucaniu pieniążków przez ramię, że za pierwszym razem jesteś w Rzymie, wrzucisz przez ramię pieniążek, to wrócisz tam wówczas z kimś. Jeżeli drugi raz przyjedziesz z kimś i wrzucisz pieniążek, to wrócisz bez niego. Nie, to wrócisz, ale już wtedy to będzie ślub. O. Co jeśli przyjedziesz z kumplem? Nie idźmy tą drogą. Nie idźmy tą drogą, dobra. No ale to sama przecież historia dość podobna z wrzucaniem pieniążków do wody, no to jest wiele innych wodotrysków i też właśnie gdański Neptun. Gdański, bo podobno Goldwasser stąd się wziął, że Neptun nie życzył sobie tego, aby wrzucano pieniążki pod jego nogi i coś tam zrobił, do końca nie pamiętam co zrobił, ale ostatecznie zamienił tę wodę w fontannie w gorzałę. Więc jest to legenda z prawdziwym happy endem, ale to, o czym mówiłeś, bo to też przyczynek do interesującej rozmowy, nie na dziś rzecz jasna, ale może na kiedyś, jak bardzo tłumy potrafią zniechęcić do tego, aby oglądać to, co jest ekstraligą dziedzictwa, nie? Bo zauważ, z jednej strony wiele gmin mówi o tym, że chcielibyśmy ruszyć turystykę w naszej gminie, żeby to nasze tam jedno jezioro, jakiś tam pomost stało się atrakcją. Natomiast te wszystkie miasta, które są faktycznie atrakcjami turystycznymi przez takie wielkie A, mają tego szczerze dosyć. I trochę mają, trochę nie mają, bo ten stosunek jest pewno no co najmniej dwojaki, ale moglibyśmy kiedyś opowiedzieć o tym, jak turysta zmienia miasto. Zastanawiając się nad tym, czy zmienia na dobre, czy zmienia na gorsze,
czy w ogóle nie można wartościować tej zmiany, może ona jest zwyczajnie zmianą po prostu, jak bardzo miasto przestaje być sobą, kiedy jest atrakcją turystyczną, a jak bardzo staje się, no właśnie, nie do końca wiadomo czym, może dekoracją teatralną dla tego całego spektaklu wakacyjnego, a może czymś zupełnie innym. Wiesz, że ja teraz myślę o tej sytuacji popandemicznej i tym uwolnieniu, wiesz, turystyki, ludzie nagle ruszyli na wyjazdy, czy to zorganizowane, czy indywidualne, i okazuje się, że do atrakcji turystycznych, które, no na przykład taka łódzka ławeczka tu Wiman, ja widziałem kolejkę ludzi do ławeczki. Ale żeby, teraz? Tak, teraz w weekend majowy, żeby zrobić sobie zdjęcie, nie? Drugą rzecz jest otwarcie łódzkiego orientarium. 15 tysięcy ludzi dziennie, niebotyczne kolejki, nie? Jakby wiesz, i to, a teraz po weekendzie majowym, i to wiem od przewodniczki łódzkiej, Moniki, którą serdecznie pozdrawiam, że po majówce się totalnie zluzowało i tych tłumów już nie było, więc wiesz... Ta dynamika, ta chemia napływu fal turystów to jest jedna rzecz, no nie? Ale bo mówiłeś teraz o orientarium, tak? Bo tak to tak, się nazywa. Tak, tak. To jest dość wyjątkowy rodzaj atrakcji, bo on jest jednak obok miasta w pewnym sensie, nie? To znaczy, tego typu atrakcja mogłaby być w zasadzie i w Szczerym Polu, jak byłby tam dobry dojazd, nie byłoby problemu. Oczywiście. Natomiast mnie nawet bardziej w tym, o co teraz pytałem, chodziło o miasto jako atrakcję. Znaczy miasto z całym jego potencjałem, z tym duchem, który być może się tam unosi, ten duch miasta jako atrakcja, jak bardzo ten duch ulega przemianom pod wpływem tych duchów, co go nawiedzają, prawda? Wiesz, z drugiej strony można tutaj uruchomić dyskusję na temat tego, że miasta są po prostu zadeptywane przez turystów i zaczyna się robić taki zdjęciowy maraton, nie? Czyli podchodzę do danego obiektu, żeby sfotografować się z nim i iść dalej. Jakby nie zastanawiając się bardziej, nie? Wiesz, a no nie ukrywajmy, mówimy, że jesteśmy w Gdańsku, ale w rzeczywistości nagrywamy odcinek na zapleczu w ogrodzie Muzeum Powstania Warszawskiego. No właśnie, bo my również dzisiaj padamy ofiarami zorganizowanego ruchu turystycznego, oczywiście ofiarami w cudzysłowie, no ale ty przyjechałeś do Warszawy w zasadzie dlatego, że masz tu robotę. To znaczy, tak, no pilotuję grupę. Opiekujesz się grupą dzieciaków i ich nauczycielek. W każdym razie rzeczywiście dlatego udało nam się wygospodarować tę chwilę na nagranie, dlatego też skłamaliśmy, że jesteśmy w Gdańsku. Ale z drugiej strony wiesz, te fontanny cały czas gdzieś tam za nami chodzą. Otóż bo... to i nie trzeba być w Gdańsku, żeby doświadczyć fontanny. I o tym też moglibyśmy jeszcze dzisiaj porozmawiać, bo można powiedzieć, że w zasadzie prawdziwą zmorą polskich miast są fontanny multimedialne. Tak, i takową jedną z nich będziemy odwiedzać właśnie w Warszawie. To jest zastanawiający fenomen, bo to jest oczywiście całkiem ładne i tak dalej i rozumiem, no, że można miło spędzić czas przy takiej fontannie. Tak, ale nie wszystkie miasta mają tyle szczęścia, co Rzym, Gdańsk czy inne miasta, które mają rzeczywiście tak piękne wodotryski jak Neptun czy Fontanna di Trevi. No i zaczyna się maraton o to, żeby mieć najpiękniejszą już wtedy nie fontannę na świecie, ale w powiecie. Fontanny multimedialne, jeśli chodzi o polskie duże miasta, znajdziesz na pewno w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Opolu, w Bydgoszczy, w Krakowie. Elblągu, Szczecinie, ale też... W Sopocie chyba też, tak. Ale no też mniejsze miasteczka jak Bochnia, Wągrowiec czy Zambrów. No, trzeba też powiedzieć, że świecąca i grająca fontanna jest również w Toruniu. Ale ten przypadek musimy jednak uznać za trochę bardziej szczególny, ponieważ wodotrysk tego typu, raczej chyba jednak świecący niż grający, funkcjonował w mieście już grubo ponad 100 lat temu, a wówczas stanowił jedną z większych atrakcji nieistniejącego już parku Cegielnia. Więc to ta multimedialna, no dziś popularna fontanna nazywana Kosmopolis, to spadkobierczyni tej cieszącej się wielką popularnością fontanny sprzed grubo ponad 100 lat. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie także o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie również na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dobiegała. No i zamknijmy może to Warszawą. Chyba najbardziej niezwykłą fontanną Warszawy był wodotrysk stanowiący wyposażenie Pałacu Kazanowskich. No to był naprawdę niezwykły wodotrysk. Nawet chyba lepszy od tego gdańskiego pod względem przemiany wody w alkohol, ponieważ w sali stołowej tegoż pałacu, o którym wspomniałeś, stała wykonana w srebrze figura Bachusa trzymająca w rękach beczkę, a z tej beczki lało się po prostu wino. Pałac uchodził za najwspanialszą rezydencję stolicy,
A kres tej wspaniałości położył potop szwedzki. A skoro już o potopie mowa, Bydgoszcz może się poszczycić niezwykłej urody wodotryskiem o tym właśnie tytule. Bydgoski potop to dzieło odzyskane, ponieważ podczas wojny metalowe elementy fontanny przetopiono na armaty. Szczęśliwie jednak kilka lat temu zakończono rekonstrukcję wodotrysku, który zachwyca współczesnych bydgoszczan i ich gości, zachwyca ich chyba tak samo, a może i nawet bardziej niż pierwowzór przodków dzisiejszych bydgoszczan. O samej fontannie oraz o tym, co wspólnego mają Bydgoszcz i bawarski Coburg, opowiemy jednak innym razem.